Taki był zamysł, proszę Państwa, żeby pokazać w nowych aranżacjach wspaniałe tematy serialowe, tematy filmowe. Całość nosi tytuł Cinema Bugi. na no takim maestro, który czuwał nad wszystkim. Jest Piotr Kostrzewa, szef Chopin University Big Band. Piotrze, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Maestro to był Karajan. Jestem zaledwie dyrygentem nieudolnym. Ma ale maestrek, próbuję. Krak. Maestrek. Jesteś zbyt skromny, Piotr, ale to jest Twoja cecha. I, I właściwie od samego początku, kiedy zobaczyłem Wasz zespół, to był 2008 Xiemnasty rok, 19? 19, 19, tak, 19, tak, kiedy Lata z Mieliśmy okazję pograć tak. kilka koncertów w ramach festiwalu Lata z Radiem, to zobaczyłem to, co zresztą napisałem we wkładce do naszej płyty: i Polot, i żar, i zaangażowanie, ale przede wszystkim ogromną pasję. Już wtedy sobie pomyślałem, że musimy coś razem zrobić. I to nam się udało. No właśnie, właśnie, zakiełkowała ta myśl, yy, i tak jak wspomniałeś przed chwilę, doprowadziliśmy ją do szczęśliwego mm. końca, z czego bardzo się cieszę i ogromnie Ci dziękuję oraz jedynce yy, polskiego radia, bo, bo bez was po... Po prostu by się to nie udało. A udało się pokazać i twój zespół młodych ludzi, jak powiedzieliśmy, grających po prostu fenomenalnie, pokazać wyjątkowe aranżacje, a przede wszystkim wspaniałe melodie serialowe, filmowe. Nie będziemy tutaj analizować po kolei wszystkich no, tak. i wymieniać wszystkich twórców, ale jeżeli powiemy, że na płycie są tematy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Henryka Kuźniaka, Krzysztofa Komedy, Wiktora Janga, Yy, Absolutnych misji. No to właściwie tak. już powiemy, że to jest absolutny top. I yy, z jednej strony sięgacie po 07 Zgłosie Włodzimierza Korcza albo When I Fall in Love, z drugiej strony pokazujesz też tematy Macieja Zielińskiego, na przykład kryminalni. Tak, no bardzo nam to jakby mm, pasowało do naszej płyty. Hmm. Są dwie kompozycje Macieja Zielińskiego, jedna to jest temat z kryminalnych. Gdzie naprawdę no ta y, szczególna aranżacja, zrobiona na tę płytę, myślę, że oddaje y, charakter całego serialu, do którego to zostało napisane. A druga to jest y, komedia, która mnie ujęła Tylko Mnie kochaj, i jej przewodni temat, czyli samba, butelkowa jest coś w tematach filmowych, one są wdzięczne dla Big Bandu, moim zdaniem. Tak, oczywiście i, i zawsze po nie sięgamy, ale tutaj sfokusowaliśmy się tak jak wspomniałeś, na, tylko na polskiej muzyce, bo uważam, że Polacy naprawdę mają co pokazać i naprawdę polska muzyka y, nie ujmuje kompletnie w stosunku do, do tych światowych, hollywoodzkich produkcji, a y, no mamy taki telemost na naszej płycie, bo jednak mamy kompozytorów, którzy y, tworzyli w Hollywood, a my żeśmy ich przywrócili, bo to byli Polacy mhm. i uważam, że tym się trzeba chwalić. Czyli takie nazwiska jak Bronisław Kaper, jak Oczywiście. Henryk Wars, no i ten, który jest na naszej płycie Wiktor Young. Young, dokładnie. Ja o nim będę mówił podczas koncertu. Na płycie też jest wspomniany jako właśnie Polak, który wykształcenie zdobył w naszej szkole, w naszym uniwersytecie muzycznym około 100 lat temu. Piotrze z ręką na sercu, polecamy tę płytę? Oczywiście, że tak. Zapraszamy państwa serdecznie.